Przed nami piątkowy magazyn miejski 28 lutego, czyli ostatni dzień tego najkrótszego w roku miesiąca. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zapraszam. Dzisiaj w wydaniu uroczysty apel w koszarach. Zmiana dowództwa w Brygadzie Lotnictwa. Drugi Inowrocławski Pułk Inżynieryjny został przekazany w podporządkowanie dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Na głównym placu apelowym drugiego Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego imienia generała Jakuba Jasińskiego nastąpiło uroczyste przekazanie zarządzania jednostką przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w podporządkowanie dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W uroczystościach wzięli udział poseł Krzysztof Brejza oraz przedstawiciele władz miasta, powiatu i wielu innych instytucji. Był także dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał broni, pilot Lech Majewski, który wyjaśnił, że podporządkowanie Inowrocławskiego Pułku dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych zapewni przejrzystość dowodzenia. Chcemy, żeby system dowodzenia, kierowania wojskiem był bardziej przejrzysty, żeby można lepiej wykonywać postawione zadania, żeby było lepsze współdziałanie i ten system na to zabezpiecza. Po uroczystości zaprezentowany został nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez wojskową jednostkę odbudowy. No rzeczywiście, robi wrażenie bardzo pozytywne. To już są standardy natowskie, światowe, ale bardzo ważne też, że mamy dobrze wyszkolonych żołnierzy, którzy umieją ten sprzęt wykorzystać, mają odpowiednie treningi, szkolenia i ćwiczenia i jeżeli naprawdę będą potrzebni, są przygotowani do wykonania każdego zadania. Pierwsza Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych ma nowego dowódcę. Został nim generał brygady, pilot Dariusz Wroński. 25 lutego w Parku Solankowym odbyła się uroczystość przekazania dowództwa Pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu. W uroczystościach wzięli udział liczni goście, m.in. dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał broni, pilot Lech Majewski, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, poseł Krzysztof Brejza oraz wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa. Byli też przedstawiciele władz miasta, powiatu i innych instytucji. W czasie uroczystości padły słowa wdzięczności za dotychczasową współpracę z byłym dowódcą pierwszej brygady i garnizonu Inowrocław, generałem Krzysztofem Mitręgą. Generał przyznał, że zawsze będzie miło wspominał spędzone w naszym mieście lata. Myślę, że było to wspaniale wyartykułowane podczas mojego przemówienia, które sam sobie pisałem. Usiadłem w sobotę wieczorem, zamknąłem się w pokoju i takie zrobiłem takie małe resume mojego pobytu w Inowrocławiu. I powiem, że tak jak to powiedziałem podczas pożegnania, był to najciekawszy, najpiękniejszy okres mojego życia zawodowego. Po pierwsze, robiłem coś, co można nazwać przygodą. To nie jest praca, bo praca się nam źle kojarzy. To była przygoda. Zrozumiałem lotniczą pasję. Co to jest pasja? Bo lotnik nie pracuje, pilot nie pracuje. Pilot ma swoją pasję, którą realizuje. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, świetnie jak coś się pracuje i widzi się, jak to wszystko powolutku rośnie. Jak coś zrobiliśmy, możemy się następnego dnia cieszyć z tego, poprawić. I przyszedłem tutaj 6 czerwca. Byłem pierwszym żołnierzem brygady. Odchodzę. Brygada jest prawie że w 80% ukompletowana, zdolna wykonać wszystkie zadania zgodnie z przeznaczeniem. Także pełna satysfakcja. Nowym dowódcą pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu jest generał brygady pilot Dariusz Wroński, który ma świadomość, że stoją teraz przed nim ważne zadania. To jest niewątpliwie bardzo ważny okres w historii nie tylko pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, ale również tego rejonu kujawsko-pomorskiego. A prawdę mówiąc, bardzo ważny moment dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że to, co dzisiaj będziemy wykonywali, to, co czeka nas przez najbliższy rok i w przyszłym roku, to jest skonsolidowanie lotnictwa śmigłowcowego w całej Polsce. Będziemy niewątpliwie brali w tym udział, będziemy być może grali jako pierwsze skrzypce. I cóż, do tego potrzebna jest profesjonalnie wyszkolona i przygotowana kadra, nie tylko dowódcza, ale również ci, którzy będą na co dzień wykonywali postawione przed nimi zadania. Co to oznacza? Oznacza to, że tak jak powiedziałem, do roboty, do szkolenia,
do profesjonalnego wykonywania zadań, a jednocześnie ta cała infrastruktura, ta cała baza, która rośnie razem z nami, ma służyć nowoczesnemu lotnictwu, nowoczesnym, świetnie przygotowanym ludziom, którzy niewątpliwie na to zasłużyli. A zatem idzie przyszłość. Uroczystość przekazania dowództwa zakończyła defilada wojsk w asyście orkiestry wojskowej. To wszystko na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Pierwszego marca o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej koszykarze KSK Notodzino Wrocław zmierzą się z drużyną SKM Zastal Zielona Góra. Ogólnopolski nocny maraton pływacki Otyliada 2014 odbędzie się w Inowrocławiu w krytej pływalni Wodny Park 1 marca. Wielka pływacka impreza rozpocznie się o godzinie 18, a zakończy 2 marca o godzinie 6 rano. 4 marca o godzinie 17 w pijalni Wód Palmiarni Inowrocławianka odbędzie się promocja płyty swingującego inowrocławianina Jarka Wista. Marcin Glepiak, zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Oliwkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan Łukasz Oliwkowski, no, znany ze swojej szerokiej działalności takiej kulturalno-społecznej. Najpierw o ostatnim wydarzeniu, czyli o kontynuacji projektu Terra Incognita, bo wyszło drugie wydanie książki, różniące się od tego pierwszego, zdjęciami lotniczymi, które można na wejściu jeszcze oglądać. Gdzie? Zapraszamy do zapoznania się z wystawą fotograficzną w holu Biblioteki Głównej w Inowrocławiu. Właściwie termin nieokreślony do następnej wystawy. Została przygotowana specjalna ściana wystawowa, która prezentuje 6 grodzisk ujętych z lotu ptaka. Są to, można powiedzieć, pionierskie zdjęcia tych obiektów, razem z informacjami o nich właśnie. Mhm. To może teraz powiemy, o jakie grodziska chodzi, co to są za grodziska, gdzie są zlokalizowane? Tak już wielokrotnie wspominałem, grodzisk jest sporo, z tym, że część z nich to tak zwane grodziska domyślne, po których nie zostały żadne ślady, natomiast te, które stały się obiektem naszego zainteresowania, to grodziska w Ostrowie koło Wierzchosławic, w Liszkowie, Borkowie, Kołdzie Wielkiej, Kruszy Zamkowej, Kościelcu Kujawskim, Szarleju, właściwie na terenie Ostrowa Krzyckiego i w Mytlicy. To wyjątkowe grodzisko w Szarleju, niestety na terenie wojskowym, ale tak, jest godne uwagi, prawda? Zdecydowanie, z wielu względów. Po pierwsze, jest to grodzisko, które zainspirowało Jana Kasprowicza, młodego Jana Kasprowicza. Mam swoją taką tezę, o której zresztą piszę tutaj w artykule, w książce Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim, że zdecydowanie to grodzisko, ten obiekt wpłynął na rozwój poetyckiej wyobraźni naszego Jana Kasprowicza. Poza tym jest to grodzisko, które doczekało się kilku źródeł. Między innymi wspomina o nim Jan Długosz, wspomina o nim Józef Kraszewski, wspomina o nim kronikarz średniowieczny Janko z Czarnkowa, w związku z tym no, obiekt, o którym można by dużo wspominać. Zapomniałem dodać o Józefie, powiedzieć o Józefie Kościelskim, patronie, sponsorze, można powiedzieć, młodego Jana Kasprowicza. Wszystkie te osoby są skupione właśnie wokół historii tego obiektu. Projekt Terra Incognita rozbudza też wyobraźnię młodych ludzi. Powiedzmy na początku, jakie było założenie, jak to wszystko wyglądało, bo też historię grodzisk poznali uczniowie katolika na początku. Tak, rozpoczęło się od 2000
2011 roku od pomysłu na realizację projektu edukacyjnego. Młodzież klasy humanistyczno-medialnej Gimnazjum Katolickiego została włączona w popularyzację właśnie grodzic. Początkowo dość sceptycznie do tego podchodzono, bo w końcu grodziska no to obiekty nieożywione, właściwie mało pozornie, zdecydowanie pozornie mało interesujące. Natomiast czasem się okazało, że trafiamy w model wyobraźni archeologiczny, w model wyobraźni, która przecież wykorzystywana jest przez twórców takich filmów i książek jak Hobbit. W związku z tym no, udało się ich zarazić pasją. W tej chwili są to już absolwenci gimnazjum, ale myślę, że ta pasja wciąż trwa, o czym świadczy ich obecność też na drugim spotkaniu w Saloniku Literackim w Biblioteki Głównej. Drugie wydanie, Terra Incognita, można oglądać, właściwie można zobaczyć, przeczytać w Gimnazjum Katolickim, w Zespole Szkół Katolickich. Tak, w Gimnazjum Katolickim dostępna jest książka Projekt Wyobraźni Nowowrocławskie Grodziska, tak jak pan powiedział, uzupełniona między innymi o zdjęcia lotnicze obiektów, co w przypadku grodów jest bardzo, bardzo istotną rzeczą. Mhm. I jest też film, który warto zobaczyć i niebawem będzie można go zobaczyć w internecie. Tak. Zarówno książka, jak i ściana wystawowa, o której wspomniałem, jak również film udało się zrobić dzięki dotacjom, częściowo z Urzędu Miasta Inowrocławia, częściowo z Urzędu Marszałkowskiego. No i właściwie można powiedzieć, że są to takie rzeczy komplementarne. Film umożliwia wizualizację historyczną, bo wykorzystano do niego zdjęcia i filmy Stowarzyszenia Twórstwa Historycznego z Poznania. Książka to zdjęcia i teksty, ściana wystawowa to taka możliwość mobilnego pokazywania w wielu miejscach, w dużych formatach grodzisk właśnie. No, zachęcamy do zgłębienia tego tematu, jeżeli ktoś się interesuje średniowieczną historią naszych ziem. Kolejny projekt, już z powodzeniem prowadzony przez kilkanaście miesięcy, może i dłużej, to spotkania z filmem. Cykliczne spotkanie z filmem teraz w Saloniku Literacko-Artystycznym. Jakie jest główne założenie tych spotkań, jakie filmy można oglądać? Sam pomysł dyskusyjnego klubu filmowego zrodził się już 5 lat temu i właściwie od 4 lat funkcjonuje klub dyskusyjny w Bibliotece Głównej. Cel jest dość złożony, bo po pierwsze nawiązujemy do historii funkcjonowania dyskusyjnych klubów filmowych w Inowrocławiu. Było ich kilka. Okazuje się, że jest sporo miłośników filmu w Inowrocławiu, a wybierając filmy, wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale ambitne, mówię dziwnie, bo dzisiaj to ten podział na kino elitarne i egalitarne, on zanika. Natomiast wybierając dość ciekawe produkcje, można powiedzieć o wielu sprawach, o reżyserii, o operatorstwie, o tym, jak w ogóle patrzeć na film. To jest bardzo sympatyczna sprawa, można przyjść, podyskutować o filmie, co ważne. Najbliższe spotkanie już w poniedziałek. Zapraszamy serdecznie do Saloniku Literacko-Artystycznego. Kończymy temat związany z filmem, bo jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Od 2 lat biega pan. No, amatorsko oczywiście, ale był już zaliczony bieg piastowski. Jak wrażenia? Świetnie zorganizowany bieg, godny polecenia, niesamowite wrażenia, bo czym innym jest biegać indywidualnie, samotnie, czy o porankach, czy wieczorami, czym innym jest wziąć udział w biegu, gdzie wszyscy mają te same emocje i biegną w jednym celu. Świetna rzecz, wziąć udział w półmaratonie, świetny sposób sprawdzenia zarówno swojego ciała, jak i przede wszystkim swojej psychiki. Bieg piastowski to chyba 11 albo 10 maja, ale 26 kwietnia będzie zorganizowany w naszym mieście drugi niebieski bieg świadomości. Proszę powiedzieć, jaka jest idea. Tak jest. Ponieważ kwiecień jest międzynarodowym miesiącem szerzenia wiedzy o autyzmie, w związku z tym postanowiliśmy razem z Centrum Terapii i Rozwoju Aspiro w Inowrocławiu zorganizować coś, co
wpisywałoby się właśnie w popularyzację wiedzy o autyzmie w naszym mieście. Rok temu zorganizowano taką konferencję naukową, również spotkanie z filmem włączyło się w popularyzację i zorganizowano właśnie pierwszy bieg świadomości wtedy ulicami miasta, które układały się symbolicznie w kształt litery A. W tym roku trochę bardziej solidnie postanowiliśmy wziąć się do pracy i zorganizować 26 kwietnia drugi niebieski bieg świadomości, również na terenie miasta, w konwencji rodzinnej. Nie jest to bieg, który ma na celu rywalizację, tylko właśnie szerzenie idei i popularyzację wiedzy na temat tajemniczej dość wciąż choroby, jaką jest autyzm. Będziemy jeszcze o tym informować. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Bardzo dziękuję. A przypomnę, moim Państwa gościem był Łukasz Oliwkowski.